Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy. Witam, panie redaktorze. Mówi, kłaniam się. Jak było wczoraj? No powiem tak, że jeszcze do tej pory się nie przebrałem, ale chcę jedną rzecz powiedzieć, że ja coś tak czułem, bo tak, założyłem białą koszulę, co mi się nigdy nie zdarza, bo to jak do ślubu czy na pierwszą komunię, marynarkę, co mi się też nigdy nie zdarza, no i szalik, co przecież jeszcze jest ciepło 20 parę stopni, a człowiek w szaliku chodzi. To musi być coś niespełna w no głowie. My to też wybraliśmy takie prowokowanie losu. Mówiliśmy o tym, że jak mieliśmy premiera, który haratał w gałę, to nie było sukcesu. A jak zmienił się no, premier, wina jest Tuska, sukces. Wiadomo, wina Tuska. No. Ale chcę tylko powiedzieć, że nie sądziłem, że coś tak pięknego mnie spotka. Doświadczymy w naszym ale życiu. Nawet, to nawet nie chodzi o piłkę i nawet mówiąc szczerze, nie chodzi o to, że to mistrzowie świata, tylko, chociaż jest to bardzo ważne, ale że to Niemcy. A my mamy zawsze kompleks Polski, że Polak klątwa jest gorszy. Wręcz była, tu wczoraj nie, mówił... ale że kompleks Polski, że Polak jest gorszy, ja mówię, nie dotyczy to tylko futbolu. Ja staram się uczyć swoje dzieci, że są lepsze. A przynajmniej równe. Nie gorsze. O, może tak ładnie będzie, nie gorsze. I wydaje mi się, że to jest taki zastrzyk na pokolenie. Tym bardziej, że nasi rodacy, którzy są w tej chwili w Niemczech, albo oglądają pod każdą szerokością geograficzną, czy to Londyn, czy Stany Zjednoczone, i wiedzą, że taki jest wynik, po prostu mogą czuć się wreszcie dumni. No wreszcie, ja pamiętam, bo ja mam rodzinę też w Niemczech, że Polacy w Niemczech to zawsze mówili trochę ciszej, trochę się wstydzili, trochę byli gorzej ubrani. No tak trochę, mówiąc szczerze, druga kategoria. Szósty sort kubańskich pomarańczy. I takie coś to daje właśnie ten taki napęd. Wydaje mi się, że to lepszego prezentu na 25-lecie. Ja jestem nawet teraz wzruszony, przepraszam. Słyszę, nie ma za co przepraszać, wszyscy byliśmy wzruszeni. Ja i wczoraj płakałem i dzisiaj. A nam też tutaj łzy pociekły w kilku momentach. Początek eliminacji, mówi Adam Nawałka, czy też początek drużyny. I tu już pytam sportowo, jak on patrzył na to, jak oni wyszli na boisku w ustawieniu 1-9-1, bo tak naprawdę jeden bramkarz, jeden napastnik i dziewięciu robi wszystko. No tak, muszę powiedzieć, że no, taktyka to jest coś takiego jak w wojnie, że na przykład... Pyrrhus wygrał wszystkie wojny, a stracił armię i niestety do niczego się to nie przydało. Więc pokazuje to, że czasami lepiej przegrać, trochę się cofnąć i skontrować. Zresztą myśmy, wydaje mi się, że no zresztą to znawcy mówili, że my tylko możemy skontrygrać i mamy ten skarb Roberta Lewandowskiego, bo muszę powiedzieć, ja obserwowałem to jako taki no trochę analityk, a nie jako kibic, który tylko skacze, ale wrzeszczałem straszliwie. To ten jeden Robert trzymał czterech obrońców, bo Niemcy właściwie mogli w każdej chwili przejść do takiego frontalnego ataku i mówiąc szczerze, by nas rozbili tak jak we wrześniu. A tak to on zabrał im czterech zawodników i musieli pracować ciężej. Nawet pięciu, bo bramkarz jeszcze. I tam sobie mógł ten, bo przecież Götze czy Kroos to są genialni zawodnicy, ale no jak na dziewięciu tych w obronie, to dwóch nie da rady, no niestety. Znaczy niestety, stety. Ja muszę tylko powiedzieć, że to była taka kluczowa decyzja, czy atakować, bo gramy u siebie przecież, czy się bronić. No broniliśmy się, no genialne, co ja mogę powiedzieć. Teraz dopiero wczoraj zrozumiałem, dlaczego Arsenal płaci Szczęsnemu tam po te parę milionów co miesiąc, czyli więcej niż nam ktokolwiek tego. Przy takich wynikach niech płacą każdemu. Redaktor Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy, prosto z meczu do państwa, do studia TVP Info przyszedł, a my będziemy mieli cały czas.